z tej strony... Chwila, nagrało mnie, bo zawsze mnie na początku przycina. Dobra, jeszcze raz. Hello wszystkim z tej strony PsyGambit, a to jest kolejna sesja z Pokémon Soul Silver Nuzlocke i... Hurra! Kurde, nie jest aktywne okienko. Dobra, teraz jest, przyciszę trochę. Powiedz cześć, Conan. No dobra, fajnie, ale cześć to nie powiedziałeś. Nie odwracaj się tyłem do widzów! Dobra, trzeba stąd pójść. A teraz? Przestań, nie bądź taki wulgarny! A teraz? No. O! Przytulił się do ciebie. Tak, pogłaskam. A, wielkie dzięki! Dzięki tobie będę musiał pójść znowu do szpitala, żeby mi kręgosłup nastawiali. Ale dobra, więc tak. Wróćmy do Pokémon Center. Tutaj o. Więc tak, oto co dzisiaj będziemy robić. Nie, nie radio, stop! Kurde. Wrócimy do New Bark Town. I pójdziemy rozwalić elitarną czwórkę, nareszcie! A, kurde, Excela nie otworzyłem. Czy Open Office'a raczej, bo ja z Open Office'a korzystam, mimo tego, to nazywam to Excel. Nie! Ja pierdzielę! Gówno! Kto ci kazał, kurwa mać? Debil! Ja pierdolę. A dobra. Tak więc mniej więcej widzieliście, jak mój Excel wygląda chyba. Kurde. Gówno głupie. Okej. Jest znów niezaznaczone. Ja pierdzielę! Czemu to jest zmaksymalizowane? Nie mam zielonego pojęcia. Zawsze miałem to w małym okienku. Dobra, nieważne. Więc tak, zaraz, droga 44... 46 tutaj złapaliśmy. Możemy tylko tutaj coś znaleźć. A, i jeszcze powiem coś na temat sesji grindingowej, której zrobiłem, którą zapewne widzieliście. Otóż tak! Za jednego poka wszyscy dostawali po 6000 expa, ponieważ pierdzielić grinding to trwa o wiele za długo. Wielkie dzięki za to, że cheaty istnieją. No. Ale i tak chciałem ich do 44, 5 wytrenować, ponieważ nie chcę zatrzymywać sesji na Victory Road, żeby później ich dotrenowywać wszystkich, ponieważ to by było po prostu B. Mam coś do sprzedania? Nie, chyba wszystko posprzedawałem. Kurde! Zapomniałem! Spadaj! Trzeba pokazać, jak nasza drużyna się zmieniła. Więc tak, u Conana chyba niczego nowego nie ma. U Węża też niczego nowego nie ma. U Poliestera też nie ma niczego nowego. A, właśnie. Ashley nauczyła się ryzykownego ataku. Chwila. Tak, tak. Kurde, tak, 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 no. Mniej więcej zadaje mnóstwo obrażeń za cenę małej ilości HP. Trochę niebezpieczne, ale tam nieważne. Ty dostałeś moc ziemi. To jest bardzo fajnym atakiem stabowym nareszcie, ponieważ on jest ziemnym pokiem, nie? Też kurde specjalny. Szkoda, że specjalny on tyle ataku ma. 111, o. A ja go marnuję w ten sposób, no ale nic. Ty... O, to jest Psychic, psychokineza. I... Poza tym niczego nowego nie ma. Dobra. Pokazałem co i jak. Trzeba Abrahamowi dać PP up. Ponieważ... Psychic jest bardzo dobrym atakiem, ale ma tylko 10 PP. Teraz będzie miał 14. Dobra. Na pewno ma 14, jeszcze się upewnię. Tak, 14. Ja to kurde wiem dużo rzeczy. Okej, idziemy. Więc... Idziemy dalej. Chwila. Kurde, mojego Excela nie widzę, gdzie jesteś. O, jesteś, dobra, byłeś zminimalizowany. Ja pierdzielę. Dobra, 4 minuty. No może nieco więcej plus z montażem grindingowym, ale to nic. Co my tu mamy? Roczna jaskinia. Nie chce mi się tu iść, chcę po prostu dojść do elitarnej czwórki i tyle. Nowe miejsce. No. Mam nadzieję, że będzie to coś fajnego.
Ciebie już... Nie, ty się nie liczysz, spadaj. Dobra. Myślę, że ta sesja będzie trwać... godzinę, półtorej, zależy jak mi pójdzie z elitarną czwórką i zależy jak szybko do nich dojdę. Ale i tak to dzisiaj jest piątek, nie? I Pokémony nie będą jedyną rzeczą, w jaką będę grał. No ja pierdzielę, tu tylko gravelery są! Żeby... chcę coś fajnego zna... O, dziękuję. To trochę zrekompensuje moje... ten... szukanie. Siema. Conan szczęka zębami. Przestań! To jest dziwne. Poza tym ty masz duże szczęki, więc... to jest jeszcze bardziej straszne. Dobra, kurde! Uciekaj, no. Czemu nie ma tu niczego fajnego? O, spadaj, kurde, ile... same gravelery są? O. Ach, niech będzie. Niech będzie. Dobra, jak go teraz osłabić, żeby go nie zarąbać, ja pierdzielę, chwila. Sparaliżuję go, to powinno wystarczyć. Spadł ci atak! O, jaki biedny! O, dzika furia i co ci to zrobi? Trzy punkty obrażeń! I znowu trzy! Wow, to takie straszne, wężu rzeczny, uciekaj! On cię rozszarpie na strzępy! O, nie podłuj! W sumie to tak myślę, że może... przestanę już łapać te poki, bo i tak mamy mnóstwo w rezerwie i mało... i praktycznie jak ktoś ma paść, to... nie będzie tego aż tak dużo, nie? Tak, nie mam tego dużo. Masz, jesteś misiem, to do różowego pokebola wsiadaj, bo jak nie, to ci dam w pierdziel. Raz. Dwa. O. Zamknij gębę! Great Ball. O! Widać, różowego nie lubisz. No w końcu jesteś samcem, to... trochę jest logiczne. Dobra. Bo mały miś, tak? Jak ciebie mogę nazwać? O! A! Dobrze ustawiłem ekran. Dobra, jest. Cholera jasna. A przed let's playem wymyślałem sobie parę imion, żeby zapamiętać, a teraz nic mi do głowy nie przychodzi z tych imion, które sobie, kurde, powymyślałem. Zara, jak to ogarnąć? Piotrek ciebie nazwę. Piotrek. Szkoda, że si nie ma, to bym ciebie Piotruś nazwał. Chociaż z drugiej strony... Piotruś... no. Niech będzie, kurde. Tylko to trochę tak... A, właśnie. Zaraz. Która to droga? 45? Tak, 45. Droga 45. Złapany, tak. Teddy Ursa. Dobra. Lecim dalej. Jest tak, jak chciałem powiedzieć. No teraz do niego pasuje, ale co będzie, jak dorośnie? Jak do takiego wielkiego niedźwiedzia będę mógł mówić Piotruś. No ale przeżyję to. Chociaż nawet nie wiem, czy będę go używał. O, Pidgeot! Zostaniesz 25 level, człowieku! Pierdzielony cheater! Pidgeot to na 32 ewoluuje chyba. Czy 36. Kurde, w tej grze są zasrani cheaterzy po prostu. Jak ja się cieszę, że z Game Sharka skorzystałem, by zdobyć Alakazama i Golema. Co oni, kurde, sobie myślą? Zresztą nie tylko on, Champion też jest pierdzielonym kanciarzem. O, Electabuzz, dostaniesz w łeb. 27? Puh! Wodospad. Bierz go! No. Ach, kurde. Wczoraj bawiłem się trochę Open Broadcasterem Software. Tak to się... Nie, Open Broadcasterem i tyle. Software niech sobie pójdzie tam.
gdzie i gdzie chcę. Kurde, czemu jest tak zimno? Ogrzewanie włączyłem. O, mama, no właśnie. Zaraz będę musiał sprawdzić, czy tam nic się nie pali na dole czasem. Okej. Więc tak jak powiedziałem wczoraj, bawiłem się trochę Open Broadcasterem, żeby zobaczyć, jak inne gry działają na tym. I testowałem Resident Evil Revelations. I... no... jakość była dobra, tylko że... nie to, że gra się cięła, tylko że były takie drobne pauzy co 5 sekund, że o 5 sekund gry, później na chwilę się gra zatrzymuje i później dalej 5 sekund gry działa, wszystko normalnie. Ale myślę, że to jest spowodowane tym, że no, mój komp nie jest zbyt dobry, mimo tego, że Revelations działa dość dobrze na nim. To jak już Open Broadcaster zabierze się za nagranie, to po prostu nie jest zbyt okej. Tak samo z The Walking Dead, ja pierdzielę, o co w tym wszystkim chodzi? Nie mam zielonego pojęcia. O, dobra. W sumie, czemu by repela nie użyć? O kurde, ale się cieszę, że... a nie, chwila. Nie, to wcisnąłem 1, nie F1. Już chciałem powiedzieć, ja pierdzielę, ale się cieszę, że nie zapisuję stanów na... w pierwszym i drugim slocie, bo bym miał, kurde, niezłe problemy. Dobra. Siema. Tak właściwie to droga 45 jest całkiem interesująca, ponieważ jest tutaj mnóstwo ścieżek i też trochę trenerów jest i trochę rzeczy do znalezienia, ale ja nie mam ochoty 5 razy łazić tutaj, żeby wszystko znaleźć i wszystkich rozwalić, więc po prostu raz wystarczy. Dostaniesz w łeb. O, Maril. Wy nie macie, kurde... czemu 27 levele? Nie rozumiem tego. Czemu takie małe levele? Może dlatego, może przez tą mroczną jaskinię. Tam wyjście było. Ja w sumie mrocznej jaskini może tą lokację raz w życiu przeszedłem, zobaczyłem, co tam jest. O, spierdzielaj! Nie przedłużaj tego, dobrze wiesz, że przegrasz. Porównaj nasze levele. No. Kurde. Wielkie dzięki, Conan teraz 45 ma. W sumie to, jak tak teraz patrzę na nasze levele, to powinny... skrzyczenie? Screech, tak? Zobaczę. Ohoho! Bezużyteczne. Znów War Turtle. Kurde, co to ja chciałem powiedzieć? Zapomniałem przez tych skurczybyków. Kurde, nie pamiętam. A, z levelami, że ten, czempiona mogłem bez problemu pokonać z Pokemonami na około 40 levelach, no nie. Ale oczywiście nie spróbuję tego teraz, ponieważ wtedy, kiedy wszyscy mieli 40 levele, to moja taktyka opierała się na używaniu wskrzeszaczy i super potionów, podczas kiedy Feraligatr wszystko tankował, bo on to zarąbisty tank naprawdę. I do specjalnych ataków i do fizycznych on wszystko może zrobić. Do tego też rozwala wszystkich z łatwością. Ma duży atak fizyczny. O kurde, ale my mamy szczęście do tych przedmiotów. Ocucacz, to się sprzeda. Kurde. Ty nie jesteś trenerem, więc pogadam z tobą. Ta strefa bitew. O właśnie. Już do tej pory chyba powinna być otwarta, ale to jak dojdziemy do New Bark Town, to zobaczę. O, Apricorn. Tutaj w tym miejscu w oryginałach jest Mystery Berry, które leczy nam wszystkie zmiany statusu. To jest o wiele lepsze niż jakiś gówniany Apricorn. 46, o, dobra. Chce mi się walczyć z tymi trenerami, oni wszyscy będą mieć Pokémony na 17 levelach. O, podwójna walka! I co wy kurde mi zrobicie, wy barany? Możecie mnie zaatakować we dwóch, ale zaraz patrzcie na wasze levele! Nie z góły wy głupie! Manki, Ponita, na których? 17 właśnie mówiłem! Co wy kurde możecie mi zrobić? Ja mam już wszystkie odznaki, tempaki jedne. Nie ma strachu. As przez tworzy niech będzie.
Ech, pobawimy się z nimi trochę. Obrzygaj ich, wężu rzeczny! Ta, mogłem tego użyć na Mankeju, ale... Pff, tak to już bez różnicy, czy coś jest super efektywne, czy nie. Tak jednym ciosem ich zarąbię. Krytyczny cios. No, też się nie liczy, czy krytyczny, czy nie. Słychać mnie? A, dobra, widzę, że tutaj... Mikrofon podskakuje, jak gadam. No dobrze. O, odisz! I co ci to da? Co ci to kurde da? Rozwalę cię. Paszał won. A ten, wypłyniemy z New Bark Town na wschód, to wtedy trenerzy będą mieć przyzwoite levele. Mimo tego, że nie będzie ich tak dużo. Niech będzie. I tak mam już od groma tych numerów, wszyscy będą mnie tylko wkurzać. Dzwonić cały czas. X szybkość, sprzedamy. Jak się czujesz, poliester, jak samopoczucie twoje? O! Tak. Skurwysynu! Nie! Ty też? Przestań się na mnie fochać! Ja kocham mojego kaczora! Czemu on mnie nie kocha? Przestań! O Jezu. O, trzeci level. Czy to ci poprawi humor? Rozwal go. Wyładuj na nim swoją złość. Dobra, teraz mnie będziesz lubić? Kochaj mnie! Kurde! Spadać! Kochaj mnie! Potrzebuję akceptacji od moich poków. Co ze mnie jest za trener, skoro mój pok jest na mnie zły? O! O! Arogancki, ja ci kurde dam! Masz szczęście, że jesteś mniejszy ode mnie. Jeżeli któryś z innych poków by się na mnie zdenerwował, to już bym się bał. No nie, bądź taki! Ja pierdzielę, poliester. O, dziękuję. Nie, nie będziesz prowadzić za to, co żeś odwalił przed chwilą. Ech. Te Pokémony są skomplikowane. Stuka w ziemię. Dobra, ważne, że się uspokoił. Okej, pierwsze, co trzeba zrobić, to pójść do Elma, ponieważ on da nam coś fajnego. O! Gambit, zebrałeś już 8 odznak. Ale fajnie. Profesor na ciebie czeka. No wiem, o tym do mnie zadzwonił, nie? I da mi coś bardzo przydatnego. Dzięki tobie moje badania idą jak nigdy. Weź to w dowód mojego uznania. Master Ball. Zgadłem. Coś mi się zdaje, że go nigdy nie użyjemy. Zostaje go ta... Grupka dziewczyn w kimono szukały cię. O tobie mówią ludzie! Słyszałam, że pomogłeś dziewczynom w kimono. Pomagasz komu popadnie. Nie jakbym miał jakiś wybór. Okej. W teatrze tańca w Ekrutik. Dobra. Co tam one ode mnie chcą? Chyba ten. Muszę je wszystkie rozwalić. Wtedy one mi pióro jakieś dadzą. Chodzi o pieniądze. 427 zł 73 grosze. Dawaj mi wszystko. 4, 2, 7, 7, 3. Czuję się jakbym wpisał. Nie, nie wyjdź! Kurde! Wypłać. 4, 2, 7, 7, 3. Potwierdź, nie wyjdź! No. Kurde, czułem się jakbym wpisywał jakiś tajny kod. Ciekawe, czego od ciebie chcą te dziewczyny w kimono. Ja pierdolę! Wybieram się do elitarnej czwórki, daj mi jasny gwint! Skurwysyństwo! O!
Widać, nie mam wyjścia, muszę lecieć tam, gdzie nie chcę. No, poliester, nie wiem, jak mnie uniesiesz, ale dobra. Ważne, że lot działa jak trzeba. Ach, ile mamy kasy? Dużo. Ta styknie na dużo rzeczy. Jak tam moje poki się miewają? Powinienem pójść do Poké Center i ich wyleczyć. O, ja pierdzielę, ale nie cierpię w tej grze tego, że mnie blokują bez sensu. Nie chcę, kurde, iść do żadnych dziewczyn w kimono, ja chcę, kurde, już pójść do elitarnej czwórki i ich rozwalić. Ale nie, muszę jeszcze użerać się z jakimiś bezużytecznymi gównami tutaj. Mam nadzieję, że wystarczy, że ich rozwalę, nie będę musiał żadnego legendarnego szukać, bo wtedy to bym, kurde, facepalma takiego dał, że czoło by mi odpadło. O, czego chcesz? Jak to możliwe? Jak ja mogłem przegrać z jakimiś dziewczynami w kimono? Jak myślisz, do tej pory ze mną przegrywałeś, więc byle kto cię rozwali? Lance też cię rozwalił. Obserwowałeś mnie, Gambit, tak to prawda. Nigdy bym nie pomyślał, że pokonanie 5 dziewczyn w kimono będzie takie trudne. Jakie kurde mają levele, że tak ci było ciężko? Zgniotły mnie na miazgę. Pewnie przyszedłeś tutaj z tego samego powodu. Nie. Tylko mi nie zaczynaj szpanować, że rozbiłeś zespół Rocket. Te dziewczyny w kimono są strasznie silne. Proszę bardzo, idź pokonuj je. Nie będę na to patrzył. Nie chcę zobaczyć, jak wygrywasz. No, spierdzielaj. A pobiegł. Płakać pobiegł. Oh, czego chcecie ode mnie? Siema. Zuki. Spotkaliśmy się już w Violet City. Aby przyzwać z powrotem... Nie chcę zasranych, legendarnych Pokémonów przysyłać! Przyzywać, znaczy się. O! Tak, jestem gotowy. Nie mówcie mi, że muszę z nimi wszystkimi po kolei się bić. One będą mieć ewolucję, więc nie ma... O, Umbreon. O, kurde! Co za skok levelowy. W Pokémon Gold, Silver i Crystal można z nimi od razu zawalczyć w... O, krytyczny cios i tak mało? O. No, dziękuję bardzo. Tak jak powiedziałem, można z nimi walczyć zaraz po tym, jak się wejdzie do Ecruteak City. Jak się je pokona, to będzie nam... To... dadzą nam Surf. I też ich levele tych poków to jakieś około 17, coś takiego. 20 być może. Zamknij gębę, co ci to da. Psz. Ale Umbreon jest dobrym Pokémonem, bardzo defensywnym. Aj, kto by pomyślał, że takie... O kurde, synchronizacja. Też kto by pomyślał, że takie czarne główienko jest tak dobre defensywnie. Zmiany stanu, lek paraliżu, bo paraliż mnie będzie wkurzał. Jestem tego pewien. Zawsze tak jest. Dobra. Mroczny puls. Co ci to da? Nic ci nie da. Mój wąż rzeczny zaraz cię obrzyga. Ponieważ schrupanie nie będzie dość efektywne na tobie. Ponieważ jesteś Pokémonem... O! Trzeba zmienić, nie ma co. Chociaż z drugiej strony nie. Niech wąż rzeczny się tym zajmie. Super mikstura wystarczy. Dobra. Bomba błotna. Może obniży ci celność czy szybkość. O, sparaliżowany nareszcie. Kurde, zobaczę, jak ty będziesz działać. Mimo tego, że nie będziesz efektywny. Mam takie wrażenie, że nieco więcej obrażeń zadaje od dwóch pozostałych ataków. Pchi? Lepiej hipermikstury użyć, bo nie chcę później płakać. W sumie mogłem lemoniady, ale dobra. O! Poliester, bierz go. Nareszcie, dziękuję, dobra. O! Pod rząd trzeba będzie z nimi walczyć, ja pierdzielę. Espeon, okej. Okay. Niebezpieczeństwo, niebezpieczeństwo, chwila, moment. Tak, Abraham da radę. Kula cienia.
Psychiczny atak na psychicznym poku, czy cię porąbało? Kula cienia, masz za twoje debilstwo. Super efektywne, o co ja widzę? HP ci się zmniejsza? O kurde, przeżył. Ci to kurde da. Wezmę sił zdrowie. Tylko po to, żeby cię wkurzyć. No. Psi. Wiesz co ci jeszcze zrobię? Użyję na tobie psychokinezy. Tak dla jaj. Psi. Leżysz. W sumie poliester też by dał radę, bo on ma nocne cięcie. Och, naprawdę jesteś potężny. Rzeczywiście. Ale muszę niestety, kurde, z wami się lać nie wiadomo czemu. Muszę ci podziękować, ja też jestem trenerką. Ta, która wie najwięcej, najmniej mówi. Jestem Miki. Myszka Miki i dziewczyna w kimono, tyle że myszka Miki nie jest dziewczyną. Wiem, głupi żart! Flareon. Zgadnij, kto ciebie rozwali. A niech Nidoking się tym zajmie. O! O Fire Blast, o nie. Nie powinno być aż tak źle. Shit! Nie, stop. Lemoniady użyję. Wystarczy. A tylko mnie się, kurde, wasz jeszcze raz Fire Blasta użyć, ty skurczybyku, to cię zabije. Spierdzielaj! O kurde, no dobra. Okej, nie ma co. Conan, ty go rozwalisz. O, nie jest efektywne, wcale, a wcale. Wypierdzielaj! Nie będziesz tu siary robił. Tak, spadaj. A, jeszcze ta i następna walka i to koniec. Świetny duch walki, pomogłeś mi wydostać się z lodu popychając mnie. To jeżdżę po lodzie w sandałach, jestem Sayo, dziewczyna w kimono. Podsłuchiwałam twoich odpowiedzi w teście w smoczej pieczarze. Pozwól mi sprawdzić siebie i swoje pokemony. Ty masz jednego poka. O, Jolteon! O, i co ci to da? Ashley cię rozwali bez problemu. Boom! Chyba, że masz self-destruct czy coś takiego, w co wątpię. Wstrząs. O kurwa, tylko nie to. Ashley, jednym ciosem. Nie! Ja pierdzielę! Jeden cios wystarczy, żeby go rozwalić, a ty się wydurniasz! I znów! Ja pierdolę, to będzie trwać. Nareszcie! O, dziękuję. Gówniane double teamy i inne ruchy, które wzmacniają ten uniki. Kurde, wy wszystkie tylko mnie obserwujecie, jakieś stalkingi mnie tutaj? To jest nielegalne, ja zadzwonię po policję. Vaporeon. Kurde. Na ciebie akurat żadnej takiej kontry nie mamy. Hym, hym. Conan. Kurde, jakby tak nie patrzeć, to nasza drużyna jest bardzo mocno nieprzystosowana do wodnych Pokemonów. O, krytyczny cios. Ja pierdzielę. Super mikstura wystarczy. Niczego innego chyba nie masz. A niech będzie to. Ale kurde, czym ma być Vaporeon tak w ogóle? Jakimś syrenem? Kurde. Przestań krytykować, do jasnej cholery, skurczybyku, bo cię... Jeśli zabijesz mi Conana, to ja cię zabiję. Nie będę ci nienawidzić po wsze czasy. No, spierdzielaj, uff. Kurde, z tymi krytykami, co oni sobie myślą?
Och, jesteś wspaniały. Dobra, już w porządku, mogę sobie iść. To dla ciebie. Pływowy dzwonek? Co to jest? A, kluczowe. Pewnie od Lugi. Starszej siostry, właśnie widziałem wielki cień Pokémona nad wyspami Wirów. To może być. Gambit, będziemy na wyspach Wirów. Do zobaczenia. Nie mówcie mi, że ja muszę. Ja pierdzielę, Whirlpool muszę znowu nauczyć! A! Czego chcesz, to nie pora i moment na to wszystko. Błagam, powiedzcie mi, że nie będę musiał płynąć do tego miejsca. Będę musiał nauczyć Feraligatra wiru, a ja tego nie chcę robić. I nie chcę też z Lugią walczyć, mam w dupie tego Pokémona. Ja chcę po prostu pójść, rozwalić Lanca i to wszystko. Czy mogę to zrobić? Mogę to zrobić? Pewnie kurde nie. A w sumie to nigdy Lugii nie łapałem. Ze względu na to, że te wyspy wirów są otoczone wirami. A wir to jest taki gówniany atak, że mój Boże. Kurde, jeżeli chcecie robić haemy, to róbcie je w jakieś przyzwoite, tak jak wodospad albo surfowanie. Nie kurwa, nie pozwolisz mi pójść, czyż nie? Ja pierdolę! Wybieram się do elitarnej czwórki! Sorry, że wrzeszczę, ale mnie wkurwili! W dupie mam Lugię do jasnej cholery! Kurwa! Ja nie chcę! Do jasnej cholery, czy kiedykolwiek mogę sam jakiś wybór zrobić w tej pierdolonej grze? W Goldzie i Silverze nie muszę zasranej Lugii ho łapać! Mogę od razu pójść do tych pierdolców w elitarnej czwórce. Pierdolę to, nie mam zamiaru uczyć Feraligatra wiru. Wezmę jakiegoś wodnego Pokemona. Już dość, dość mam tego. Ty może wiru się będziesz mogła nauczyć Mia. Nazywasz się Mia? Nawet nie wiem, nie widzę. Tak, jesteś. Dobra. Zamiast poliestera to tylko na chwilę, nie? Gdzie? Dam ciebie tutaj. Ja pierdolę. Dobra. Jak się czujesz, Mija? Jest okej. Dobrze wiesz, że ciebie tylko tymczasowo chcę. Ciebie tymczasowo do drużyny wsadziłem, nie? A ja pierdolę. Wir! Dziękuję. Orus też może, ale nie mam zamiaru go tego uczyć. Ta. Kurde, pozbywam się gównianego ciosu za mniej gówniany, ale też gówniany. A, muszę, może repeli ponakupuję. Nigdy w tych wyspach wiru tak naprawdę to nie byłem. Właśnie nigdy mnie nie interesowały, dlatego że są otoczone tymi cholernymi wirami. Co ja? A, repel. O ja pierdzielę.